Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie troszeczkę inny niż te, które widzieliście ostatnio, dlatego że nie będę przez cały film poruszała jednego tematu, ale odpowiem Wam na najczęściej powtarzające się pytania, które od Was dostaję. Jest taka grupa pytań, które ja niemalże codziennie znajduję, czy na Instagramie, czy w mojej skrzynce mailowej, więc stwierdziłam, że ja je zbiorę w jedną taką całość i nagram Wam kilka filmów, ponieważ tych pytań jest dosyć dużo, żeby odpowiedzieć Wam w skrócie. No wiecie, nie będę się też powtarzała, bo jest dużo rzeczy, które znajdziecie już w innych moich filmach, ale zdaję sobie sprawę, że są osoby, które chciałyby zacząć prowadzić budżet domowy tu i teraz i nie mają czasu, żeby poświęcić kilka godzin na oglądanie tych filmów, więc będzie to powiedzmy taka pigułka, takie kompendium wiedzy na temat tego, jak zacząć prowadzić budżet domowy, jak oszczędzać, gdy nie mamy na to pieniędzy, albo wydaje nam się, że nie mamy na to pieniędzy, jaka forma prowadzenia budżetu domowego jest najlepsza i tak dalej, i tak dalej. Część z tych pytań poruszę w tym filmie, część z tych pytań poruszę w kolejnych filmach, dlatego zostańcie ze mną i lecimy z pytaniami. Pytanie numer jeden. Jak zacząć prowadzić budżet domowy? I choć to pytanie, słuchajcie, wydaje się bardzo banalne, to ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze łatwo nam jest zacząć prowadzić coś, co do tej pory kojarzyło nam się z czymś totalnie abstrakcyjnym, bo jeżeli przez większość swojego dorosłego życia nie zajmowaliśmy się kompletnie swoimi finansami, no to ciężko jest nagle zacząć nam patrzeć na te pieniądze, patrzeć na nasze finanse domowe w zupełnie inny sposób. I zamiast z góry zakładać, że jest to rzecz bardzo trudna, bardzo pracochłonna, bardzo czasochłonna, to zastanówcie się, przypomnijcie sobie kilka takich rzeczy ze swojego życia, które też na początku wydawały Wam się na przykład, nie wiem, mega trudne, na przykład zrobienie prawa jazdy, w ogóle pierwsza jazda za kierownicą, rzeczy, które wydawały nam się wręcz abstrakcyjne, wręcz niemożliwe do zrobienia, po pewnym czasie są już dla nas taką zupełną normą. I dokładnie w taki sam sposób podejdźcie do prowadzenia budżetu domowego, do tej nauki, jak prowadzić budżet domowy, do czegoś nowego, czegoś fajnego, czegoś, co przyniesie nam bardzo szybko, bardzo fajne i bardzo duże korzyści. To, od czego musimy zacząć, to zebranie w jednym miejscu wszystkich naszych informacji finansowych. Musimy określić wszystkie nasze dochody. To jest tak jakby nasz punkt wyjścia, żebyśmy w ogóle wiedzieli, czym my dysponujemy. Bo jeżeli wiemy tylko tyle, że przychodzi nam na konto pensja, nasza, czy partnera, czy obojga, przychodzi nam 500+, czy jakieś takie inne różnego rodzaju świadczenia socjalne, no to wiemy, że coś tam na tym koncie się pojawia. Natomiast bardzo często jest tak, że my nie mamy pojęcia, ile tak naprawdę, precyzyjnie, dokładnie tych pieniędzy wpływa nam na konto, więc to jest taki pierwszy, absolutny punkt wyjścia, to określenie wszystkich naszych dochodów. Mówię wszystkich, bo pamiętajcie, że często każdy z nas ma jakieś takie dodatkowe dochody, czy to z jakichś prac dorywczych, czy jakieś ekstra wypłacone nadgodziny, czy wiecie, jakaś tam czarna kasa, która gdzieś tam nam wpłynie za jakąś fuchę, czy sprzedaż na Allegro, na OLX-ie, na Winted i te pieniądze też musimy liczyć do naszego dochodu. Dlaczego? Bo bardzo często ja słyszę coś takiego, że ja pracuję więcej, więcej czasu poświęcam na zarabianie pieniędzy, a kompletnie nie czuję, żeby te pieniądze w jakikolwiek sposób zostawały mi na koncie albo podnosiły mój status życia, czy też podnosiły mój stan oszczędności. A dzieje się właśnie dlatego, tak, że te pieniądze po prostu gdzieś tam nam się rozchodzą, bo one nie są zaksięgowane jako nasz dochód, więc jako dochód księgujemy absolutnie wszystkie pieniądze, które przychodzą nam, czy na konto, czy generalnie do, wiecie, do ręki, nie ma to znaczenia. Chodzi o wszystkie pieniądze, które w danym momencie, w danym miesiącu dysponujemy. Kolejny krok to spisanie naszych wszystkich stałych wydatków. I o ile większość osób jest w stanie, tak wiecie, na szybko powiedzieć, ile płaci za kredyt, za dom czy mieszkanie, ile płaci za wynajem, jakieś tam raty kredytów, no to już gdyby to wszystko zsumować, no to już myślę, że niewiele osób jest w stanie powiedzieć, jaką część ich dochodu stanowią właśnie te wydatki stałe. Tutaj do tych wydatków stałych ja również zaliczam jedzenie, bo jest to rzecz, bez której no oczywiście nie możemy się obejść i co by się nie działo w danym miesiącu, to musimy mieć pieniądze na określone rzeczy, czyli musimy
wiecie, zapłacić to wszystkie, te wszystkie koszty związane z naszym dachem nad głową, czyli ten kredyt, wynajem, opłata za wszystkie media, że nasze dziecko chodzi do przedszkola, do żłobka, to też jest nasz koszt stały, bo musimy to, te koszty ponosić, jeżeli mamy chodzić do pracy. Tutaj są też wszystkie koszty związane z dojazdami do pracy, czyli generalnie wszystko to, bez czego na co dzień nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Te wszystkie wydatki rozproszone w skali całego miesiąca, bo czasami jest tak, że na przykład kredyt płacimy na początku, jakieś raty kolejne płacimy w połowie, coś jeszcze płacimy na koniec miesiąca, w związku z czym te wydatki, one są tak rozproszone i nam ciężko jest określić jedną kwotę, która nam jest potrzebna, żeby właśnie te wszystkie koszty sobie opłacić. Więc kolejnym etapem jest właśnie określenie tej kwoty, którą musimy mieć zawsze na koncie co miesiąc, choćby nie wiadomo, co się działo. Na początku nieco kłopotliwe może być określenie wydatków na zakupy spożywcze. Ja o tym zagadnieniu, o tym temacie mam już filmy na swoim kanale, więc nie chcę się, słuchajcie, tutaj powtarzać, bo zrobiłoby się z tego, wiecie, kolejne oddzielne nagranie. Bardzo Was zachęcam, zobaczcie sobie inne filmy właśnie o budżecie spożywczym, o zakupach spożywczych, o wydatkach na jedzenie, bo tam dużo bardziej precyzyjnie mówię właśnie o tym, jak określić swój budżet na zakupy spożywcze. Gdy zabierasz się za ten pierwszy budżet domowy, za stworzenie tych w ogóle podstaw, tego fundamentu budżetu domowego, nie narzucaj sobie jakichś nie wiadomo jakich wygórowanych wymagań. Ja bardzo często się z tym spotykam, że gdy zakładamy ten pierwszy, budujemy ten pierwszy budżet domowy, to już od razu po prostu dzielimy to na 1 500 000 900 kategorii, bo chcemy absolutnie wiedzieć wszystko, gdzie idzie każda nasza złotówka. Ale słuchajcie, jeżeli przez lata, przez kilkadziesiąt często lat, w kompletnie inny sposób zarządzaliśmy naszym budżetem, chociaż często, wiecie, to nie miało nic wspólnego z zarządzaniem, tylko po prostu te pieniądze wpływały i wypływały bez jakiejkolwiek kontroli, więc nie oczekujmy, że po tygodniu czy po miesiącu zaczniemy prowadzić ten budżet jak jakiś profesjonalista. To, co jest tutaj najważniejsze, to monitorowanie i kontrolowanie naszych dochodów i naszych wydatków. Jeżeli już mamy określone nasze dochody, to skupmy się przede wszystkim na tym, żeby monitorować, analizować to wszystkie, te wszystkie informacje, które nagle udało nam się zebrać. Bo jeżeli one są już spisane w jednym miejscu na papierze, to dużo łatwiej będzie nam zacząć działać. To będzie fantastyczny taki punkt wyjścia do tego, żeby wdrażać kolejne etapy. Kolejne dwa pytania, które poruszę jeszcze w tym filmie, dotyczą pytań typu: chciałabym zacząć oszczędzać, ale nie mam z czego. Gdzie szukać tych oszczędności w swoim budżecie, żeby w końcu zacząć coś oszczędzać? I tutaj tak naprawdę, zobaczcie, to wszystko sprowadza się do punktu pierwszego, czyli do punktu wyjścia, w którym musimy mieć taką bazę, taki fundament tego, żebyśmy wiedzieli w ogóle, na czym my stoimy. To jest tak, jak słuchajcie, z domem. Nie zbudujemy domu bez fundamentów, nie zbudujemy domu, który będzie trwały, który będzie solidny, jeżeli my się nie przyłożymy do tych fundamentów. Każdy, kto budował dom, wie, o co chodzi, że ten fundament jest taką podstawą, którą naprawdę należy doskonale pielęgnować. Są zasady, jak ten fundament musi być pielęgnowany przez jakiś tam czas po wylaniu i dopiero wtedy możemy zacząć budować całą resztę. I dokładnie tak samo jest w sytuacji, kiedy chcemy zacząć działać z budżetem domowym. Jeżeli my chcemy szukać oszczędności w naszym budżecie, to musimy wiedzieć, gdzie my mamy ich szukać. A jeżeli my mamy wszystkie informacje gdzieś tam w głowie, trochę tu, trochę tam, nie mamy nic na papierze, czy w notesie, czy w Excelu, forma naprawdę nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale cały czas bazujemy na tym, co nam się wydaje, to bardzo ciężko znaleźć jest cokolwiek w naszym budżecie, z czego możemy zrezygnować. Ale jest to możliwe do zauważenia dopiero wtedy, kiedy te wszystkie wydatki stoją obok siebie. Bo jeżeli one są rozproszone, to słuchajcie, nie ma siły. I ja wielokrotnie się spotkałam właśnie z takim podejściem, gdy słyszę, no ja bym chciała oszczędzać, ale ja nie mam z czego. I osoby, które tak do mnie pisały, znają doskonale moją odpowiedź, bo ja się wtedy zawsze pytam, ale skąd wiesz, że nie masz z czego? Czy wiesz to dlatego, że na koncie nie zostaje Ci na koniec miesiąca nic, bądź też Ci brakuje i musisz sięgać po debet, bądź wiesz to też z tego miejsca, że prowadzisz budżet domowy i widzisz, że faktycznie w tym Twoim budżecie jest za ciasno. I słuchajcie, w 90% przypadków to jest ta pierwsza odpowiedź, czyli nic mi nie zostaje na koniec miesiąca, no więc ja nie mam z czego oszczędzać.
I tutaj punktem wyjścia jest to, żeby zobaczyć, dlaczego nam do tego końca miesiąca nie wystarcza. Wtedy, gdy spiszemy sobie wszystkie swoje wydatki, gdy porównamy to z dochodami, którymi dysponujemy, mamy już tak naprawdę odpowiedź. I wtedy takie wyrzucanie, anulowanie poszczególnych kategorii wydatków powoduje, że jesteśmy w stanie znaleźć oszczędność. Jeżeli patrzysz się na swój budżet, patrzysz się na swój wyciąg na przykład z konta i widzisz, że królują tam zakupy na przykład w jakichś takich, wiecie, sklepach typu Pepco, Kik i tak dalej, czyli takie drobne zakupy, takie, wiecie, no zazwyczaj jakieś po prostu pierdoły, które kupujemy gdzieś tam, bo nam się nudzi, to już to daje nam, słuchajcie, taki jasny sygnał, jasny znak, że to są wydatki, którym należy się przyjrzeć. I rzecz, którą ja Wam bardzo, ale to bardzo polecam dla osób, które twierdzą, że nie mają z czego oszczędzać, chciałyby zacząć oszczędzać, chciałyby znaleźć te swoje oszczędności w budżecie, polecam taką bardzo fajną metodę, takie bardzo, bardzo szybkie i bardzo, bardzo efektywne zadanie. Przypomnij sobie swoje trzy ostatnie wydatki, zakupy, których żałowałaś, których żałowałeś. Mam na myśli tutaj takie rzeczy, które kupiliśmy pod wpływem emocji, pod wpływem chwili, pod wpływem kogoś znajomego, wiecie, tekstów typu, a co będziesz sobie żałować, kup sobie, bo to są rzeczy, które dają Ci realne oszczędności. O ile ich nie kupisz. Ale żeby ich nie kupować, trzeba się im najpierw przyjrzeć, trzeba najpierw dostrzec te miejsca, w którym uciekają nam pieniądze. Ja Wam kiedyś wspominałam w którymś ze swoich filmów o mojej czytelniczce, która miała taki swój stały po prostu schemat, zostawiała dzieciaki na basenie, a sama szła do sklepu, do takiego małego centrum handlowego, które było obok. I tam były sklepy bodajże Pepco i Kik i ona po prostu co tydzień, co lekcję, chodząc z tymi dzieciakami na basen, zostawiała tam jakąś kwotę pieniędzy. A to jakiś wazonik, a to ramka, a to gumka do włosów, a to klamerka, cokolwiek. Po prostu ona chciała spędzić w tym sklepie czas, bo się po prostu nudziła. To był jej sposób na zabicie nudy i dopiero gdy ona zobaczyła swój wyciąg z konta i zaznaczyłyśmy te wszystkie pozycje, ile razy ona była w ciągu miesiąca w tym sklepie. Ile razy zrobiła zakupy, których nie była sobie kompletnie w stanie przypomnieć, co ona tam takiego kupiła. A jeżeli nie pamiętasz, co kupiłeś, to zazwyczaj są to po prostu totalnie zbędne rzeczy. I wyeliminowanie tych wydatków spowodowało, że w budżecie mojej czytelniczki, słuchajcie, w ciągu miesiąca pojawiło się nagle kilkaset złotych, bo te malutkie kwoty rozproszone przez cały miesiąc, tutaj 15, tu 20, tu 30, one skumulowane w jednym miejscu zamieniły się w naprawdę bardzo fajną sumę. I wtedy moja czytelniczka zdała sobie sprawę, że ona bardzo dużo pieniędzy wydawała w momencie, kiedy się po prostu nudziła. To był sposób na zabicie nudy. I uwierzcie mi, że każdy z nas ma w swoim budżecie właśnie takie pozycje. Ja też takie pozycje u siebie w budżecie miałam. I choć teraz ja ten mój budżet trzymam naprawdę no, bardzo dobrze pod kontrolą, to wraz, gdybyście zerknęli na wyciąg mojego konta, to byście zobaczyli, że są pewne grupy wydatków, które dominują w moim budżecie. I teraz tak, gdybym miała taką sytuację, że byłabym zmuszona do tego, żeby te koszty uciąć po prostu do niezbędnego, absolutnie niezbędnego minimum, to widząc właśnie te grupy wydatków, wiem, z czego w pierwszej kolejności musiałabym zrezygnować. Ale dopiero właśnie, gdy my mamy te wydatki spisane, gdy my mamy pełną świadomość tego, jak to wygląda, jesteśmy w stanie zacząć działać, bo ja to podkreślam wiele razy w moich filmach i będę podkreślała do końca istnienia tego kanału, że wiele rzeczy nam się wydaje, ale one nie mają praktycznie nic wspólnego z rzeczywistością. Ta różnica między wydaje a wiem na 100% jest naprawdę gigantyczna. W sytuacji, kiedy nasz budżet jest już napięty po prostu do granic możliwości i już nie ma tam po prostu szansy na to, żeby znaleźć cokolwiek, z czego można byłoby jeszcze zrezygnować, taka sytuacja wymaga podjęcia takich no, bardzo radykalnych działań. I w zależności oczywiście od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, to mogą być, wiecie, no mogą być najróżniejsze rozwiązania. I tutaj ciężko jest mi, nie znając konkretnej sytuacji, nie znając konkretnej osoby, podać jakieś gotowe rozwiązanie. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli jesteście w podbramkowej sytuacji, to są służby, które muszą nam pomóc. I ja wiem, ja wielokrotnie słyszałam, że te służby nie pomagają. Słuchajcie, jeżeli mamy taką sytuację,
to jak nie drzwiami, to oknami. I właśnie tacy ludzie są zawsze w stanie najwięcej wyrwać pomocy z zewnątrz, którzy właśnie, jak to mówiła zawsze moje babcie, nie dają sobie w kaszę napluć. Czyli jak powiedzą nie, to oni będą chodzili dotąd, aż ktoś powie tak. I jeżeli są takie sytuacje, to słuchajcie, nie wahajcie się z takich form pomocy korzystać, bo po to wszyscy płacimy podatki, żeby osoby, które naprawdę znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, z takiej pomocy mogły skorzystać. Ale zawsze, słuchajcie, i ja to podkreślam też wielokrotnie, znalezienie sobie dodatkowego źródła dochodu. I jakie by to dodatkowe źródło dochodu nie było, zawsze jest w stanie nam pomóc. Na swoim koncie na Instagramie zamieściłam niedawno taki wpis, taki post o działalności nierejestrowanej, która uważam jest genialnym sposobem na to, żeby sobie legalnie dorobić do domowego budżetu. I możliwości, które daje nam ta działalność nierejestrowana, są naprawdę ogromne. Oczywiście są jakieś tam wyłączenia z tego, natomiast jest to rzecz, z której warto skorzystać, dlatego że prowadzenie tej działalności daje nam możliwość przede wszystkim reklamowania się. Nie musimy się stresować, że wiecie, jakiś życzliwy sąsiad strzeli nas z ucha do urzędu skarbowego. Możemy się spokojnie reklamować, możemy docierać do nowych klientów. Tym bardziej, że od 1 lipca ten poziom maksymalnych dochodów został podniesiony i już naprawdę miesięcznie można dorobić sobie do budżetu naprawdę bardzo fajną kwotę bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, która, no wiadomo, wiąże się z opłatami za ZUS, księgowość i tak dalej. To jest rzecz, o której, słuchajcie, trzeba pamiętać, a niestety wiele osób zamiata trochę ten temat pod dywan. Jeżeli nasz budżet jest naprawdę bardzo ciasny, tu i teraz, dzisiaj, to on się nie zmieni, słuchajcie, za miesiąc, za dwa, za trzy. A jeżeli już, to on się nie zmieni na lepsze. No szanse na to, że nagle odpadną nam jakieś wydatki, które musimy płacić co miesiąc cyklicznie, nagle one gdzieś tam wyparują, jest no minimalna, więc szukanie takich dodatkowych źródeł dochodu, zmiana pracy, słuchajcie, która, ja wiem, że to brzmi czasami bardzo, wiecie, bardzo poważnie i tak budzi obawy w wielu osobach, ale ja sama też to zrobiłam, wiedząc, że w miejscu, w którym pracowałam, po prostu nie zarobię więcej. Mój mąż zrobił to już kilka razy i gdyby został w miejscu, w którym pracował kiedyś, no to zarabiałby dużo, dużo mniej niż zarabia teraz. Więc szukanie dodatkowego źródła dochodu, słuchajcie, jest zawsze rzeczą, która jest bardzo, bardzo ważna i nie zawsze musi się to też wiązać z tym, żebyśmy nagle robili jakąś totalną rewolucję w swoim życiu, ale masa osób ma naprawdę świetne predyspozycje, świetne możliwości, żeby po prostu z tego korzystać. I na tej działalności nierejestrowanej zakończę dzisiejszy film, ponieważ kolejny film, który pojawi się na moim kanale już za tydzień, będzie właśnie o tym, jak szukać dodatkowego źródła dochodu. Także zapraszam Was do oglądania i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!